Wspólnie razem przyjrzymy sobie, zrobimy, no może nie do końca szybki, ale bardzo dokładny przegląd aktualizacji właśnie DLC do GTA Online o nazwie Cayo Perico. Zapraszam. Okej, okay. Ja już tutaj troszeczkę zacząłem i kilka rzeczy ominąłem, nie jestem pierwszy raz w online, więc wyjaśnię wam tak pokrótce. Pierwsze co zobaczycie, jeżeli macie online'a i wejdziecie pierwszy raz, to zrespi was pod Diamond Casino i tutaj do naszego Diamond Casino został dodany tak zwany klub nocny, dedykowany właśnie pod ten napad, do którego musimy wejść, aby po prostu wszystko zacząć. Po wejściu czeka nas cutscenka, rozmowa z taką dość ciekawą postacią i po tej cutscence możemy sobie wejść już na Warstocka i odblokowuje nam się w tej chwili możliwość kupna właśnie łodzi podwodnej, która się nazywa Kosatka, do której zaraz tak naprawdę wejdziemy i pokażę wam właśnie pulpit dowodzenia oraz jak to wszystko zacząć, tak naprawdę. Także tak w zasadzie pierwsze co robimy to kupujemy łódź i wchodzimy do niej. Ja już to mam akurat za sobą, a więc teraz po prostu musimy się do niej dostać. Oczywiście sprowadzamy ją przez duże pojazdy, tak samo jak Terabyte'a, Avengera i MCO. Hop, hop, o, okej. Już jesteśmy, tutaj mamy dwa włazy, jeden mamy tylni, drugi przedni właz. Oczywiście przednia część jest bardziej interesująca, aczkolwiek może zaczniemy w tym wypadku od tyłu. Czemu by nie? Bo przy okazji pokażę wam magazyn pojazdów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to tak naprawdę jak wygląda od środka. Tutaj mamy cutscenkę wchodzenia do środka. Interior jest identyczny praktycznie, tylko troszeczkę zmodyfikowany, ale tak praktycznie jest identyczny tego samego okrętu podwodnego, w którym walczyliśmy na problemie Bogdana. To jest praktycznie ta sama łódź, tylko mamy do niej pełen dostęp. Mamy nad nią pełną kontrolę. Tutaj akurat mamy magazyn pojazdów. Możemy sobie dokupić oto właśnie takiego Krakena Avisa, który doszedł w aktualizacji. Łódź podwodna w łodzi podwodnej dosłownie. Dość szybka. Szybsza od tego krakena stokowego, ale nie oczekujcie jakichś powalających prędkości. Z kolei możemy sobie nawet tutaj helikopterek wstawić do góry. Tutaj już Sea Sparrowa chyba mam podejrze. Tutaj jest nasz pulpit dowodzenia, tutaj później zajrzymy, ale póki co właśnie tak. Tutaj jeszcze na tym samym poziomie mamy Sea Sparrowa. Jak widać, czy zwykłego Sparrowa? Chyba zwykłego Sparrowa. Aż dziwne, że nie można tutaj wstawić Sea i tylko taki w zasadzie helikopterek możemy tutaj jedynie przetrzymywać. Możemy do niego domontować rakiety lub minigany. Zależy. Ale możemy go zmodyfikować dość ubogo. Możemy do niego dodać broń. Ja tutaj już wyrzutnie z rakiety dodałem. Zaraz użyjemy tego helikopterka, bo będziemy musieli gdzieś polecieć, ale póki co pokażę wam sam ekran hejstu. Czyli tak można powiedzieć, ekran planowania, wszystko co i jak. I jak widzicie, no interior wygląda praktycznie identycznie jak na problemie Bogdana. Kiedy tutaj wchodziliśmy, podłączaliśmy Clifforda właśnie pod tą konsolę i tutaj wylatywał Bogdan naprzeciwko i krzyczał: "Wait a minute, wait a minute! Can we calm down for 1 minute? For less than 1 minute?" No i tak dalej, i tak dalej. Już znam te kwestie na pamięć tych postaci. Naprawdę tyle razy robiłem te napady i dobra. Tutaj jest właśnie nasz sternik, który odpowiada za stan naszego okrętu. Tak naprawdę wytłumaczył nam wszystko co i jak. Tutaj mamy nasz pulpit dowodzenia naszej łodzi podwodnej. I jak widzimy, tutaj mamy akurat aktualnie odpalony po raz pierwszy napad na Cayo Perico. Dokładnie. Jest to wyspa, która no niestety nie jest tutaj położona w Los Santos. Jest to taki jakby zrobiony interior. Interior, no tak, to jest taka mapa, która się aktywuje w odpowiednich momentach. To jest coś takiego jak Northampton dodane w trybie fabularnym, tak. To mniej więcej działa na tej samej zasadzie, że to jest pewien interior, który się aktywuje na określonych misjach, aktywnościach w grze. Nie ma tego nigdzie niestety u nas na mapie, nie możemy się tam dostać tak bez żadnych misji, tak fizycznie. Chyba, że na cheatach, które niedługo powstaną prawdopodobnie właśnie pod ten napad.
Dobra, i tutaj mamy tak opcje: zbierz informacje, dodatkowe cele oraz punkty infiltracji. To są właśnie te dwie misje, które nam umożliwiają dostanie się na tą wyspę. A może jeszcze zanim. Dobra, może jeszcze zanim pokażę wam torpedy, którymi możemy sterować. Oczywiście, jak coś. To wszystko trzeba dokupić do naszej łodzi. Nie mamy tego w standardzie, jeżeli chodzi o te torpedy. O, już jedna wyleciała z luku. I voilà, zaczynamy podróż naszej torpedy od góry. I w taki sposób możemy przelecieć całe Los Santos. Jesteśmy po prostu tą torpedą. Mamy na niej kamerę. Jest to taka dość zaawansowana kamera. Teraz przykładowo komisariat Los Santos, jeżeli uda nam się tam dolecieć. Ale nawet wystarczyłoby, tak naprawdę pierwsze o co uderzymy, to dostanie. Czyli na przykład, no nie wiem, damy radę dolecieć do Fortu Zamku, to zaraz zobaczymy. A zobaczcie, jak to się szybko porusza na mapie. Ciekawe, czy tam ma jakiś timeout, jeżeli chodzi o wybuch. Tak, tutaj! Żartowałem, dobra. Dobra. Jak widać, mamy ograniczony range, bo już nam się pokazuje brak zasięgu, a więc do połowy miasta możemy dopłynąć i na przykład rozwalić się tutaj o któryś z samochodów, na przykład o ten. Bum. I powinniśmy dostać jedną gwiazdkę albo nie, ale w każdym razie, no. I tutaj jest timeout, że co minutę można walić takimi torpedami. Zobaczymy, bo mamy dwie takie wieżyczki. To na drugiej już powinno być missile ready. Patrzcie. No, możemy już drugą odpalać z drugiego stanowiska i mamy już gwiazdki. Teraz ciekawe, czy policja będzie lecieć za naszą torpedą. To mnie ciekawi. A może ja sam w nią wlecę. W tą policję oczywiście. Radiowóz. O. Jest. Trzy gwiazdki powinny być. Są trzy gwiazdki. Rozwaliliśmy radiowóz. Dobra. Torpedy, jak widać, są bardzo fajne, bo można po prostu sterować kamerą, gdzie mają lecieć, na przykład w jakiegoś gracza można się tak wbić. Teraz jesteśmy na solo sesji, dlatego jest taki bardzo duży spokój. A tutaj na morzu nas nikt nie namierzy w takiej łodzi podwodnej, tak naprawdę, jeżeli chodzi o policję, także bardzo łatwo tu gwiazdki zgubić, chyba nawet już zgubiliśmy. Dobra, teraz wam pokażę ten pulpicik cały, głównej części programu, czyli tego hejstu. No i właśnie tutaj mamy różne misje, zbierz informacje, dodatkowe cele, punkty infiltracji, punkty ucieczki, punkty wyjścia do rezydencji. To już wszystko sprawdzałem, ale możemy specjalnie tą misję machnąć jeszcze raz. Czy chcesz wrócić do Cayo Perico? Kontynuuj zbieranie informacji, wyślij Pawlowi zdjęcie, aby uaktualnić plan. Tak, to wam pokażę przy okazji, jak to wyglądało tak od samego początku. Zwiad przed napadem. To jest tak samo jak właśnie zawartość skarbca na kasynie. Tak przykładowo. I teraz zaraz weźmiemy sobie samolocik. W sumie helikopterka sobie weźmiemy. I zaraz tam dolecimy. Dlatego bardzo naprawdę fajnie jest mieć tego C-Sparrowa tutaj na pokładzie, bo teraz musimy się udać na lotnisko Los Santos i przy okazji wam cutscenkę pokażę, tak, tego wszystkiego, jak to powinno wyglądać od początku. Dobra, tu jest nasza łódź, udajmy się na lotnisko, a więc widzimy się już na lotnisku. Dobra, już się powoli zbliżamy i tak jak wcześniej mówiłem, ta wyspa nie jest w żaden sposób dostępna z zewnątrz, właśnie tylko i wyłącznie przy pomocy uruchamiania tych misji. Ona się tak jakby aktywuje, to działa tak samo jak Northampton w prologu. Dokładnie identycznie tak samo, nigdzie nie możemy się do tego dostać, ta mapa się aktywuje tylko i wyłącznie w konkretnych misjach. Dobra. Dobra, raczej ta cutscenka się nie powtórzy, bo inne miejsce tutaj mamy. Właśnie tutaj mamy nasz terminal VIP-owski. I teraz właśnie takim samolotem ruszamy na wyspę Cayo. Tak, na wyspę Cayo. Tak można mówić w skrócie. Nazwa właśnie to Perico jest takie ciężkie do zapamiętania, co nie? Ale to Cayo to już spoko. No to właśnie teraz na tą wyspę Cayo Perico i już jesteśmy na niej. Swoją drogą, tutaj jest na niej strasznie zrąbana optymalizacja. Jest tragedia w porównaniu do Los Santos, naprawdę. W porównaniu do Los Santos jest naprawdę spoko.
A tutaj jest po prostu masakra. Dobra, wsiadamy teraz do wózka z ochroniarzem, który jest zarazem pracownikiem kartelu i lądujemy właśnie na imprezce. Plan działania jak wcześniej, kapitanie. Znajdź lukę w ochronie. Dobra, i teraz to jest właśnie w sumie już z prologu wszystko tak naprawdę. Co to jest? Tale of Us? Nie, to jest ten inny DJ. Niemiecki bodajże. I teraz właśnie musimy tak naprawdę właśnie się wymknąć tą bramą. Dobra, i tutaj mamy nasze wyjście. I teraz będzie naprawdę bardzo trudno. Zresztą zobaczcie sami, to jest dopiero przygotowanie, a ja się już tutaj czuję jak na napadzie, naprawdę. Tutaj powinny być, tutaj wszędzie jak widzicie są kamery, wszędzie ochrona chodzi. Jeżeli... Dobra, udało ci się wymknąć, świetnie, ale impreza się nie skończyła. To nie skończy się na pożegnaniu palcem, pogrożeniu palcem, rozumiesz? I pamiętaj, kontynuuj zwiad wyspy lub wróć do Los Santos. Właśnie, tutaj możemy zwiad jeszcze kontynuować. Udało ci się przeprowadzić minimalny zwiad wymagany do kontynuacji napadu na Kaja Perico. Nie znasz jeszcze wielu informacji, które pomogą ci przygotować się, możesz później. Wejścia do rezydencji, dodatkowe cele, ważne miejsca, punkty infiltracji, ucieczki. Może coś jeszcze nam się uda znaleźć ciekawego. Teraz póki co będziemy musieli się udać do rezydencji i to w taki sposób, żeby żaden z ochroniarzy nie zauważył. A tu jest bardzo łatwo zostać zauważonym, naprawdę. Mimo tego, że tych ochroniarzy wcale nie wydaje się być dużo, to ja już kilka razy tutaj zostałem przyłapany. A więc, i tutaj to już nie jest jak na kasynie, że w pole widzenia wejdziemy i 3 sekundy musimy stać, żeby nas zauważyli. Tutaj wystarczy 1/100 sekundy i już jest po nas. Jeszcze jedzie samochód, świetnie. Jeszcze jedzie samochód, a więc to już w ogóle fajowo. Aha, jedzie w tamtą stronę, dobra. Dobra, tutaj jak widzicie mamy zamkniętą bramę. Jakby zrobić takie obejście. A, jest tam skybox zrobiony, przewidzieli to. Z Rockstar Games, dobra. Twórcy. No, jeszcze trochę rozejrzymy się po tym molo, bo tam nie dokończyłem takiego właśnie przeglądania się. Tam w Los Santos miałem około 40-50 FPS-ów, a zobaczcie po prostu, co się tutaj dzieje. 20-18 miałem podczas nagrywania poprzedniego, teraz mam 22, więc nie ma takiej tragedii. Ojej, już nas zauważył, widzicie to? Już z takiej góry. Patrząc, zauważył nas. W ogóle co to jest za ochrona? Siłą nas przed drzwi imprezy zanoszą i to tyle. A tak naprawdę tu jest zamknięte. Nie zabili cię? Może wzięli cię za kogoś? Tak. Nie sądzę, żeby powrót na imprezę był najrozsądniejszym pomysłem. Opuść wyspę. Jeśli chcesz potańczyć, to przyleć tu jeszcze raz. Kontynuuj zwiad wyspy lub wróć do Los Santos. Dobra. No właśnie, niestety teraz będzie to trochę trudniejsze. W ogóle po tej aktualizacji czasami ekran GTA miga na czarno, co jest zupełnie dziwne. Nie dość, że optymalizacja na tej wyspie nowej dodanej jest taka sobie, to już to jeszcze ten ekran, ale to akurat jest już rzadsze. Częściej te spadki FPS-ów, gorsze niż zwykle podczas gry. Tak, jeszcze zwiedzam tą wyspę z ciekawości, czy uda nam się tam coś znaleźć. Tutaj na lotnisku mamy naszego pilota oznaczonego niebieskim znaczkiem. Możemy po prostu już wrócić z powrotem do bazy, ale ja naprawdę nie poznaję tej grafiki na tej wyspie. Czuję się jakbym zupełnie inną grę grał. O, bo patrzcie, a wiecie skąd to jest zabrane? Z McKenzie. Dokładnie u Trevora pod wieżą ciśnień, jest praktycznie identyczny zbiornik. Tak jak patrzę na tą mapę, no to tak wygląda jak połączenie niektórych rzeczy z mapy z Los Santos i dodanie po prostu w niektórych miejscach trochę roślinności. Jak miałbym być szczery. Tutaj jeszcze jest kamera, czyżby tu coś miało być ciekawego? Jeszcze aż tak dokładnie nie patrzyłem w takich właśnie miejscach typowych, gdzie nie ma nic. Kapitalnie, jesteśmy w miejscu, które szczególnie mnie ciekawi. Spokojny i odosobniony. Na zdjęciach satelitarnych widać obok ciebie jakąś chatę. Możesz zrobić zdjęcie? A no, bez kitu, tutaj jest chatka. Takim kwadracikiem oznaczona obok tej łodzi. Tak, to właśnie to.
Tego jeszcze nie zrobiliśmy. Tak, jeszcze pozwiedzamy tą wyspę, bo jest dosyć ciekawa, przyznajcie. Chcę zdjęcie tego domku. Nie da się oczywiście chyba wejść do środka, tak tego nie rozbudowali. No niestety nie. Ale przez okienko da się zobaczyć, w środku jest puściutko. Pusty interior. Nawet tam nie ma interioru zrobionego, tylko to jest po prostu sklejona tu tekstura. I teraz powinno być chyba ok, co nie? Tak, wyślij do Pawła, bo jest spacja. Ogólnie Pawło to jest taki nasz drugi Lester inaczej. Taki nasz prowadzący. Lokalizujesz punkt infiltracji. To może nam posłużyć dla punktu infiltracji z powietrza. Musisz przylecieć na niskim pułapie i skoczyć poniżej zasięgu radaru, może niewykrywalnym śmigłowcem. Wiem jaki to jest i zniżkę na niego uzyskamy dzięki temu, że zrobiłem ten punkcik. Weźmiemy jeszcze raz motorek, bo nim się o wiele bardziej komfortowo porusza w takim dziczu. Nie można przejechać przed kamerą. Nic specjalnego, wszystko rozebrane. Więc chyba już się wybieramy na lotnisko i kończymy to, bo zwiat pół godziny no to już trochę za dużo, łącznie z tym wszystkim pół godziny. Na koniec wam jeszcze pokażę. A może drugą misję jeszcze zrobimy? Jak to ładnie poprzycinam, no to może wyjdzie troszeczkę mniej niż te pół godzinki. Dobra, zaraz pogadamy sobie z pilotem. Tak, zaraz pogadamy z pilotem, żebyśmy z powrotem wrócili do Los Santos. Swoją drogą, takie tutaj mają maszynki, jak widać, to raczej nie są... to raczej nie są Luxory, tylko to są właśnie jakieś nowe samoloty Luxoro podobne i prawdopodobnie prędkością jazdy też się raczej niezbyt wyróżniają. Tutaj na lotnisku raczej nic ciekawego się nie znajdzie, co? Już więcej. A tak jest, że tak i szukam tak dosłownie, jakby coś miało być gdzieś, chociaż tego nie ma. A tu w hangarze może coś ciekawego uda mi się odnaleźć. Tak. Bo naprawdę, odkąd... Oho! Widzieliście tego buga? Jeżeli tu się wywali, to się spada pod tekstury. Nieładnie, Rockstar, nie dopracowaliście aktualizacji. Zresztą z tego, co dodaliście, spodziewałbym się nawet więcej. Dobra, może coś tutaj znajdziemy. Tak na samym początku. O! To wygląda dość ciekawie. Mogę zrobić tego zdjęcie. Jako taką ewidencję. O, myśli do... Tak, mogę. Marihuana, łatwo ją sprzedać. Voila. Niektóre rzeczy są bliżej niż myślimy. Już pod nosem praktycznie to mieliśmy, a ja latam po całej wyspie. Dobra. Także jeszcze kilka rzeczy postaramy się znaleźć tutaj w hangarze, aczkolwiek no nie możemy się z drugiej strony troszeczkę tak dużej ilości spodziewać. Tutaj na dole, a tego też mogę zdjęcie zrobić? Hop. Nie, to już niestety nie. To już jest chyba cały hangar jako tako zaliczony przez to. Ale już coś znaleźliśmy. Dobra, tutaj mamy forklifta jeszcze. Nie mamy akcesu do środka, nie mamy. Od tamtej strony prawdopodobnie też nie. A więc chyba już możemy sobie odpuścić. Na teraz. I po prostu idziemy do pilota i zmywamy się stąd. Bo już mamy tego aż za dużo. Aby wrócić do Los Santos. I voila, i wracamy. Dobra. I za chwilkę widzimy się w Los Santos. Ciekawe, gdzie nas zrespi. Oczywiście na lotnisku. Będę musiał sobie opresora skombinować i do łodzi będziemy musieli się naszej dostać, bo tam jest nasz główne centrum dowodzenia. I z tego co widzę, nawet mamy łódź przy lotnisku. Tak mi się przynajmniej zdaje. No, zdaje mi się, tak naprawdę jest tutaj. Nic się nie ruszyła. Mimo tego, że zmieniliśmy wyspę, bo tak to tutaj na mapie nie widać kompletnie zupełnie, gdzie ta wyspa może być. To jest taki interior aktywowany właśnie tymi misjami. Tak naprawdę. Zresztą tak jak dobrze widzicie. Dobra. A, jeszcze mamy przy okazji dwie nowe stacje radiowe. Kult i druga, która się właśnie aktywuje w sposób taki... oni mają taką swoją malutką nagłośnię radiową tutaj na mapie zrobioną. I musimy po prostu w ten obszar wjechać, gdzie jest napisane J. O, właśnie tutaj i wtedy nam się pokazuje dodatkowa stacja radiowa.
Tak, tutaj jakieś tam kawałki lecą, rzadko spotykane. Dobra, teraz nie marnuję czasu, wezmę sobie od razu terabyte, wezmę opresora dwójkę i zaraz tam polecimy. Jak widzimy, tylko sparrowem można tutaj wbić, niestety. A więc opresorek tak tymczasowo tutaj zostanie i od razu pojazd odeśli. A więc swój pojazd osobisty do garażu. Dobra, bo tak to by się zatopił i wchodzimy przez włas. Dobra, już się widzimy. Co my tutaj mamy? Punkty infiltracji. Teraz pytanie, czy my musimy zrobić wszystkie, bo coś nie chce mnie przerzucić u góry do zakładki misji w terenie. A więc obawiam się, że chyba tak. Czy będzie tego jeszcze więcej niż myślałem? Mapa. QE. A nie, QE się przerzuca, dobrze wiedzieć. Misje w terenie. Może zrobimy sobie... Cóż by tu zrobić? Musimy znaleźć sposób, aby dotrzeć na wyspę, wślizgnąć się po kryjomu lub z przytupem. Będziemy potrzebowali sprzętu, żeby dostać się pod ziemię i otworzyć safe z dokumentami. I oczywiście broń, jako plan A, B, A, może A, ty decydujesz. Ochrona wyspy polega na dostawach broni, amunicji, o, dostawy Dagana. Tak, jeśli zaburzymy im zaplecze, ułatwimy i przedłużymy sobie życie. A, no to tak się przerzuca, jakby ktoś nie wiedział, bo ja próbowałem strzałkami, ale QE tak naprawdę się przerzuca na tę misję w terenie, jeżeli ktoś myślał, że rzeczywiście musi zrobić wszystko. Ale nie, można zrobić minimum i można z tym minimum tak naprawdę odpalić ten napad. Dzisiaj oczywiście nie będziemy tak naprawdę tego robić, bo musiałbym robić odcinek o tym nie wiadomo jak bardzo długi, a i tak już dość sporo tak naprawdę ma. I sporo wam tak pokazałem na początek. A więc w sumie dobra. Chyba jutro nagramy kolejny odcinek z napadu na kasynko. Na wyspę naszą ukochaną nową. A może jeszcze peryskopu wam nie pokazywałem. To taki jakby celownik do snajperki. O, zresztą możecie sobie zobaczyć, jak wygląda widok z peryskopu. No, taki typowy peryskop, trochę ubrudzony. Nie możemy zoomować. Tylko nie wiem, do czego jest namierz cel. Dodaje nam to tylko taki efekt właśnie jakby namierzenia rakiet. Ale nie wiem tak naprawdę, co namierza, bo nie mamy opcji. Bo nie mamy opcji ani odpal torpedy i tak dalej, bo to na stanowiskach się robi. No i w sumie jeszcze wam pokażę, jak się pływa tym maleństwem. Bo można oczywiście tak samo jak w przypadku jachtu, jeżeli ktoś kupił jacht, no to niepotrzebnie, bo tak naprawdę łódź podwodna ma zarówno funkcję jachtu, jak i łodzi podwodnej. Jak widzicie, możemy sobie przejść do szybkiej podróży na spacji i możemy na przykład do południowej wyżyny Palomino. Wszędzie możemy podróżować tą łodzią, tak samo jak jachtem, ale mamy też ręczne sterowanie, co ciekawe. W sumie pokażę wam teraz na koniec to ręczne sterowanie. Jak wygląda. Tak, już trzymam W. Jak coś. Jak widzicie, tak oto to szybko pływa. I mamy torpedy przede wszystkim. Można się zanurzać. Kontrolem się zanurzamy. Voila. I można się wynurzać shiftem. Kostka, gdy znajduje się pod wodą, jest widoczna tylko na radarach i mapach wrogów, którzy znajdują się w pobliżu i mają włączony sonar. O. Dobra, teraz jesteśmy wynurzeni. Tak wygląda właśnie ta nasza łódź. Dosyć olbrzymia, mamy z tyłu dość spore wirniki. O! Tak to działa, czyli podczas skręcania, na czas skręcania jeden wirnik się wyłącza. Dobrze. Ciekawie ta mechanika jest zrobiona, dość realistycznie. Bo wtedy oddziałuje teoretycznie tak według praw fizyki tylko jeden wirnik, no i nas wtedy wykręca w prawo albo w lewo, tak? Ten, który się zatrzymuje. A więc to nawet jest całkiem mądrze skonstruowane. I mamy również oczywiście rakiety. Nie wiem, jak to będzie działać w trybie lądowym. Hop. Tak, bo zaraz w ląd przywalę. O! To są chyba tylko torpedy. Jako rakiety one chyba nie działają. Tak, one działają tylko i wyłącznie jako torpedy. I zaraz taka ciekawostka. Sprawdzimy sobie, na ile RPG-ów taka łódź pada.
Oczywiście co do samych RPG-ów sprawdzałem wcześniej i pada na 7, ale co do rakiet namierzających tego jeszcze nie sprawdzałem. A więc sprawdzimy sobie z naszym helikopterem, z Sparrowem, a nie, to jest zwykły Sparrow akurat, do którego akurat zamontowałem taką wyrzutnię. I zobaczymy na ile to pada. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 rakiet namierzających i 7 RPG-ów i jest po naszej łodzi w tej chwili. Jakby ktoś wiedział. Także nie ma to wcale takiej mocnej odporności, na jaką wygląda. Już chyba Avenger jest nawet od tego silniejszy, jak na ironię. Choć wygląda mniej solidniej niż taki ogromny statek. W środku cały wypełniony blachą. Bardzo grubą zresztą. No. A więc sami widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Może jeszcze w sumie pokażę Wam z aktualizacji pojazdy, bo tak naprawdę możemy kupić wszystko w tym momencie, bo nawet mam takie środki, a jak mi zabraknie, no to w końcu napad będziemy kiedyś robić. Zobaczymy najpierw tak co dalej. W sumie mówiłem tak pokrótce, tylko wyjaśnię Wam jeszcze co robi, tak? Tu jest jakiś ogromny samolot, kupujemy 4 miliony 300. RO Alkonost, tak się to nazywa. Jest to, z tego co widzę, samolot typu jet. Ciekawe, czy będzie miał rakiety, czy będzie miał możliwość ich zamontowania. Dobra, to już kupiliśmy. Co by tu jeszcze? Łódź? Nie, niekoniecznie. Transport wodny mnie nie interesuje. To będzie ciekawe. I gdzie by go tu sobie? Garaż salonu gier. Dobra, to kupujemy. Ała, boli po portfelu. Miałem 27 milionów, a teraz mam 9. To i tak dość sporo. Na Legendary Motorsport tak naprawdę nie było zbyt dużo. Na Saf Andrea Super Motorsport też nic dużo. Tylko kilka pojazdów tak dodali tutaj na Warstocku. Takich jak widać nie wszystkie, każdego mogą zainteresować tak naprawdę ten samochód i ten samolot. Najbardziej mnie interesują z tego wszystkiego. Z tego co wiem, ten śmigłowiec chyba nawet rakiet nie ma. Nawet nie ma żadnego uzbrojenia, żadnych broni. Ale ma za to tryb ukrywania, który za to ma Akula, która jest o wiele tańsza i ma rakiety i tryb ukrywania, a nawet karabinek dla pasażera. No widzicie. Dobra. Oczywiście naszą łódź chyba też możemy sobie tutaj wyremontować na stronie, czy nie? Możemy, tylko to jest na samej górze oczywiście tutaj. Jak widać możemy pojazdy w studni, czyli Sparrow właśnie, warsztat zbrojeniowy również mam, rakiety kierowane również mamy, stacja sonarowa również jest. Tak to w skrócie wygląda. Teraz chwilka przerwy, aż mi te pojazdy dojdą z Warstocka. O matko, spójrzcie jakie to jest ogromne. Jak to się respi w tym samym miejscu co Volatru, nawet nie ma animacji wsiadania. Ale ma za to dwa silniki odrzutowe, o. A broni chyba nie ma żadnej, to jest chyba taki Volatol MK2 na to wychodzi. Ta, nawet wystartować się tym nie da. Się skrzydło nie mieści. Dobra, próbujemy. O rany. Ale za to mamy luk bombowy. Tak, kupiliśmy Volatola w wersji MK2. Właśnie. Bo prędkości to nie rozwija zbyt dużej i te skrzydła w zasadzie już go skreślają z lądowania na jakiejkolwiek drodze. Takiej typu autostrada i tak dalej, bo po prostu ma za mało miejsca. Zobaczymy, czy do hangaru damy radę go wstawić. Czy w ogóle da się go postawić? Nie, da się go postawić na pewno w Forcie Zamkudo, tym bardziej, że mam tam hangar. Spróbujemy zaraz z nim dolecieć, ale tak szczerze czuję się, jakbym latał volatolem, który po prostu zamiast tych silników odrzutowych ma silniki rakietowe i to tyle tak w zasadzie póki co. Ciekawe ile zrzut bombowy mieści. Raz, dwa, 16, 17. No i powiem Wam bardzo, że tu się jeszcze bardziej zawiodłem. To jest gorsza wersja Volatola. To jest gorsza wersja Volatola z silnikami odrzutowymi. To nawet nie ma 100 bomb. To nawet nie ma 100 bomb, tylko ma 50, ma połówkę
pojemności Volatola. To już lepiej zainwestować w Volatola, który jest dwa razy tańszy, kosztuje 2 miliony 800, no dobra, nie dwa razy tańszy, tylko może tam półtora. Trzeba byłoby to dokładniej przeliczyć, ale dobra. Ten samolot jest mega nieopłacalny, ponieważ trzeba nim przede wszystkim umieć latać. Tak zresztą podobnie się nim lata identycznie praktycznie jak Volatolem, tylko troszeczkę szybciej dzięki tym silnikom odrzutowym. To nieco szybciej lata. Próbujemy go postawić, tylko czekajcie, tu jest wieżyczka. O, żeby nie zahaczyć nic i żeby się nie rozbić. Dobra. Postawiliśmy go. Hamuj. Ła. Dobra. Ciekawe, czy da się go do hangaru wstawić. Tylko ja tak, tylko gdzie ja go zmieszczę? On całe miejsce zawalone. To, co ja aktualnie próbuję zrobić, jest po prostu śmieszne. Spójrzcie, jak to nawet nie ma jak się zmieścić. Może jakoś frontem bym wjechał, ale... To jest po prostu Volatol wersji drugiej. No naprawdę. Zresztą spójrzcie sami, w sumie... Chyba łatwiej by było, jakbym po prostu wszedł do hangaru i zobaczył, czy on jest w przechowalni. Tak. A w tym czasie możemy sprawdzić, na ile rakiet schodzi, co wy na to, namierzających. Raz. Dwa. Trzy. Trzy rakiety namierzające i Volatol wersji drugiej MK2 po prostu sobie schodzi. Ale można zadzwonić do Morsa Mutua, do Mors Mutual, aby go odzyskać. Zobaczymy, ile to będzie kosztować. Chyba 10 tysięcy. Ford Zancudo. Tylko tysiak. Okej. Tylko tysiak. Spoko. Po takim olbrzymie spodziewałem się więcej. W rzeczywistości odszkodowanie takiego czegoś by pewnie kosztowało jakieś 500 tysięcy dolarów, czyli tak gdzieś na polskie ponad prawie 2 miliony, a więc no. Może trochę przesadzam, aczkolwiek ta maszyna no trochę ma, no dobra. Oczywiście 2 miliony złotych, tak? Zobaczymy, czy da się go w ogóle tutaj postawić. Musiałbym wtedy usunąć parę rzeczy do przechowalni. O matko. Przechowalnia. Bardzo duże. Oho, musiałbym helikopter. Musiałbym i helikopter. Musiałbym praktycznie wszystko stąd Okej. No to wszystko do przechowalni, tak? Dobra, zobaczmy, czy da się to w ogóle upgrade'ować, czy w tej chwili za chwilę nie będę musiał tak naprawdę przywracać tego. Pewnie domyślam się, że tak naprawdę nie da się mu robić jakichś specjalnych upgrade'ów. Jeszcze wchodzi się F-ką, nie ma animacji wchodzenia. No nie, nawet nie ma czegoś takiego jak warsztat. Alkonost, tak, jeszcze rosyjska nazwa. A więc tak. Volatol MK2 za prawie dwa razy tyle hajsu. No dobra, może półtora razy tyle. No ale sami wiecie, co mam na myśli, no. Takie sobie to, jak miałbym możliwość, to bym to sprzedał, ale nawet pod E nie ma czegoś takiego jak sprzedaj. E, aby zmodyfikować. O dobra, coś jest. Jednak coś jest. Bomby. Aha, domyślnie są założone kasetowe zamiast wybuchowych. Tych najlepszych. Spoko, ja tego nie zmieniałem, to było w takim stanie. Ulepszenia silnika. Możemy kupić lepszy silnik. Systemy przeciwdziałania. A sprzedaj? Można sprzedać, no i bardzo dobrze. To jest praktycznie bezużyteczne, jeżeli tak naprawdę system przeciwdziałania, dipole, flary. To jest zupełnie bezużyteczne, jeżeli gramy samemu. W sumie nawet nie ma to wieżyczek, tak jak Volatol. Także Volatol już jest bardziej użyteczny od tego. A więc sprzedajemy to, nie ma sensu tego. Stracimy trochę, co prawda. Troszeczkę. Ale no cóż. Jest to nieopłacalne, zajmuje mnóstwo miejsca, nie polecam. Jeżeli ktoś chce kupować, nie polecam. Teraz będę musiał hangar zapełnić wszystkim, co dałem do przechowalni. A więc sami widzicie. Zobaczcie, co się w ogóle z grą dzieje po usunięciu tego pojazdu. Myśli jak w
czytać hangar puściutki, albo myśli jak ile czasu będzie się to sprzedawać. Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę pewnie teraz serwery Rockstara są trochę bardziej zawalone, bo każdy na tą aktualizację czekał i pewnie teraz pod wieczór wszyscy grają, a więc no, zresztą sami widzicie. Spróbuję zrobić solo sesję, może wtedy mnie szybciej załaduje, bo to zazwyczaj działa. Jeżeli to nie pomoże, znaczy, że serwery są po prostu przeciążone. Teraz jeszcze ten drugi pojazd wam pokażę, bo tym pierwszym no nie jest, nie byłem zadowolony, od razu go sprzedałem, jak widzieliście. To była po prostu tragedia, masakra. Tak na pewno stąd nie wylecimy, bierzemy Sparrowa co najwyżej. A więc tak. Lecimy po Sparrowa i jeszcze ten samochodzik wam pokażę. To jest taki Stromberg wersja MK2, bo to jest po prostu Stromberg, który ma boosta. I to nic poza tym, tak naprawdę. A więc nie wiem, czy jest tu się sens rozgadywać. I oto jest nasz Corrador, czyli inaczej mówiąc po polsku, Stromberg wersji MK2. Nie ma on tak naprawdę nic ciekawego, poza tym co ma zwykły Stromberg, czyli karabinek oraz rakiety. Ale poza tym ma jedną rzecz ciekawą, czego nie ma zwykły Stromberg, a mianowicie boosta, takiego dość szybkiego. I zarazem się szybko regeneruje, jak widzimy, nawet szybciej niż w Scramjecie. Więc to akurat jest fajne, aczkolwiek nie, no nie jest dość szybki, ale możemy go, nie możemy go modyfikować w MCO, ale za to możemy go modyfikować jako zwykłe auto w Los Santos Customs, co ciekawe. I oczywiście to jest Stromberg MK2, więc pływa, więc zaraz sobie to przetestujemy. Czy tak samo się przełącza jak zwykłego Stromberga w tryb pływania? Czyli bodajże H. Tak, dokładnie tak samo jak widzicie, nawet jest mechanika ta sama. A więc co tu kryć? Stromberg MK2 z dodatkowym boostem i to nic więcej tak naprawdę. Zobaczymy jak się tym pływa. No, troszeczkę szybsze to jest od Stromberga wersji MK1. Muszę przyznać. Jest to znacznie szybsze, jeszcze boosta możemy pod wodą używać. Jak widzicie, co jest dosyć fajne, aczkolwiek no raczej pod wodą często nie używamy pojazdów, zazwyczaj na lądzie albo w powietrzu. Aczkolwiek coś to jest spoko. Akurat tego pojazdu nie, chyba raczej nie będę sprzedawać. Chyba, że jakoś jeszcze stuninguję, to będzie jeszcze szybszy na lądzie. Co dopiero w wodzie. A ciekawe, czy da się nim zrobić taki fajny wyskok. O, coś w tym stylu. I boosta. Tak, da się nim. Ponad powierzchnię. I boosta. Tylko trzeba pod odpowiednim kątem, że tak powiedzmy. Ale da się. Da się coś takiego zrobić. Wyrzuca nas na powierzchnię. A wiecie co? Zrobiło się jeszcze troszeczkę czasu, bo wyciąłem sporo i z godziny zrobiło się 40 minut, a więc w sumie jeszcze na koniec tutaj się wtrącam i tak, dogrywam to już w innym dniu, bo już chyba słyszycie, że mój ton głosu jest troszeczkę mniej zmęczony. I dzisiaj w sumie, bo wtedy to jak nagrywałem tam, no to byłem senny, spałem chyba tylko 3-4 godziny, a więc dość. Byłem rozespany mocno i czasami mi się słowa mieszały, ale mimo tego nie wyszło najgorzej. Dzisiaj sobie jeszcze kupimy ten samolocik, niewykrywalny anihilator i zobaczymy tak naprawdę co to umie, jeżeli ktoś jeszcze tego był ciekawy, cóż to jest za pojazd i chce po prostu sprawdzić, dowiedzieć się, czy opłaca się go kupywać, z jakich względów tak, z jakich względów nie, no to zaraz za chwilkę to sprawdzimy na szybciutko. Okej, żeby nie trzymać was w niepewności, tak wygląda nasz anihilator niewykrywalny. No jest lekko zmodyfikowany niż ten zwykły anihilator, nie ma takich żółtych pasków przede wszystkim. I ma tryb ukrywania i w trybie ukrywania, jak na ironię, jak dobrze widzimy, ukrywają nam się tak naprawdę nasze działka, które są tutaj z boku wysuwane z tych klap. I no, to są chyba takie same działka jak w Akuli. Zresztą zobaczymy, ile czasu zajmie tym działkom rozwalenie Hawoka. Dobra, uwaga, odpalam stoper.
Dobra. I jedziemy. Dwadzieścia sekund. No, nieporywająco. Lecimy do hangaru, zobaczymy, że zamiast tych działek da się rakietę zamontować, jak w Akuli. Jeżeli tak, polecam wam go, bo ma tryb ukrywania. I jeśli da mu się silnik zmodyfikować, bo nie lata, no jak widzicie, zbyt szybko, tak w wersji stokowej. Ale za to mamy przynajmniej tryb ukrywania, że nam, jak widzicie, ta jedna gwiazdka schodzi wtedy z pościgu. Automatycznie. I jednocześnie inni gracze nas nie widzą, a więc w trybie ukrywania, tak jak te działka się chowają, możemy sobie tak latać spokojnie tym jak Akulą, a więc tak podsumowując tą aktualizację, dodano wiele rzeczy, które już są tak naprawdę w grze, tylko w takiej jakby niby ulepszonej wersji, a tak naprawdę czy w niektórych przypadkach pogorszonej. Mamy podwozie, a więc ładujemy się do naszego hangaru. Mam nadzieję, że czołgu tutaj nie ma, strzelać mogą do mnie. Ale jak tu czołg by we mnie wjechał. O! Dobra, wjeżdżamy. Tak. Już tam słyszę, że czołg działa. Nie wiem, czy wy też to słyszycie. Ale powiem wam, jest wyrzutnia rakiet z namierzaniem. Nie kier. Aha. To jest ogólnie baracz. Czyli kilka rakiet walących naraz. A za 325 tysięcy mamy już z namierzaniem. A więc bierzemy z namierzaniem, no i fajnie. Możemy silnik zmodyfikować, jest ulepszenie. Dobrze, pancerz też. I zobaczymy w finalnej wersji, jak to będzie działać. Sterowność również, oznaczenia. No, dość ciekawe są. Takie typowe wojskowe. Ale ja tutaj bardziej bym coś casualowego próbował znaleźć dla siebie. O, to jest ładne. Ładna struktura, lakierowanie, kolor podstawowy, chromowany, metalowy. O, teraz dostosujemy to pod siebie. O, bardzo ładnie. Dobra, kolor dodatkowy również. Matowy. Dobra, i tutaj by pasowało. Oho, to by bardziej pasowało. No. Ciemniejszy błękit i dobra. A możemy, nawet możemy go sprzedać, ale zobaczymy, jak streamingowany będzie latać. Hop. No i powiem wam tak. Lata to prędkością Akuli. Sterowność jest gorsza niż w Akuli. Trzymając W i skręcając do przodu, nasz statek nie leci w dół, tylko on się dosłownie prostuje wtedy. Dziwnie się nim lata, gorzej niż Akulą, wolniej lata niż Akula. No, powiem wam, to jest taka... To jest po prostu zwykła Akula, tylko inna. Po prostu od innego producenta, tak to można nazwać, od innej marki. Ale to jest po prostu Akula. No może troszeczkę szybciej lata tak przy lądzie, to się może wydawać. I ten tryb ukrywania przyda się, żeby tutaj jakiemuś graczowi zrobić trolla. Ale widzę właśnie, że gościu chyba wpadł na ten sam pomysł co ja poprzednio, jeszcze w tamtej części, żeby walić w graczy torpedami. No i wali teraz we wszystkich torpedami ze swojej łodzi podwodnej. Mamy rakietki z namierzaniem. Nie chcę tutaj tego gracza zabić, widzę, że jest na piechotę, nie będziemy mu robić przykrości. Ale no, po prostu to jest Akula MK2, jakby ktoś chciał kupywać. Taka informacja, tak się na szybko wciąłem. A więc zaraz się teleportujemy do dalszej części filmu, gdzie tak naprawdę zakończymy ten odcinek pływając Trombergiem w wersji MK2. Tak oceniając samą aktualizację na chłodny rozum, tak dzisiaj, tak trochę najbardziej chyba hype'owy jest już sam napad niż te takie rzeczy poboczne, które dodali. Dodali po prostu tak naprawdę to co jest. Zmienili trochę logo i tak dalej, ale dodali po prostu to co istnieje. Nie podoba mi się takie zachowanie ze strony Rockstara. Dodali wszystko tak naprawdę co jest.
No, w niektórych przypadkach troszeczkę bardziej zmodyfikowane. Ale tak naprawdę to wszystko my już mamy. A raczej to wszystko już mieliśmy. A więc nic nowego, jeżeli chodzi o takie rzeczy mniejsze z Warstocka. Dobra, tak naprawdę z tej aktualizacji, tak naprawdę najciekawszy jest sam napad. No i w sumie ta łódź podwodna, którą możemy pływać, to jest też dość ciekawe. To jest bardzo ciekawe, aczkolwiek bardzo wolno się nią fizycznie pływa, ale za to można ją używać jako jachtu. O, to jest dosyć plus. Nie musimy aż tyle płacić. Nie, no dobra, musimy aż tyle płacić, bo ja wydałem na nim 9 milionów. Wersja podstawowa kosztuje 2 miliony 200. Ale dobra. Łódź patrolowa mnie nie kręci, nie wygląda jakoś tak ciekawie. Tylko ma zwykłe działka, żadnych rakiet, nic takiego. No i to w sobie z takich najciekawszych rzeczy byłoby tyle. W następnym odcinku spotkamy się już w prawdziwym napadzie i to będzie chyba najciekawsze z tego wszystkiego. A więc póki co, do zobaczonka. Trzymajcie się. Cześć. I życzę Wam przede wszystkim wesołych świąt, kochani. Odpoczywajcie od pracy zdalnej, bo na sobie widząc, że tak naprawdę mając lekcje zdalne, a potem po lekcjach zdalnych odpoczywając, to żaden odpoczynek. Bo jestem dalej w tym samym miejscu, w którym się uczyłem, a więc dobra. No to trzymajcie się. Wesołych świąt, kochani. Cześć.